Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze. Tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśni? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Uwielbiamy Cię nieustannie, miłujemy, wierzymy i ufamy Tobie, Duchu Święty. Ty nas przyoblecz, miłość Jezusa. Niech rządzi naszymi sercami pokój. Przyjdź, abyśmy cokolwiek czynimy słowem, czynem, czynili w imię Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Przyjdź, aby to słowo wydało również obfity plon. W każdym z nas, w każdym, kto słucha. Przyjdź przez Maryję słuchającą, przyobleczoną w chwałę niebieską. Maria malashaleh tolai b'chadol, Adonai malah tolo, sintala malachadi. Na chwilę zatrzymam się nad tekstem z pierwszego czytania, czyli z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Święty Paweł chrześcijanom, którzy byli Grekami, pragnął przekazać naukę, która byłaby dla nich bardzo prosta i przystępna w odbiorze, którą mogliby od razu wypełniać. Żyć nauką Jezusa w taki sposób, żeby to przeniknęło ich myśli, ich słowa, czyny, ich działanie, ich pragnienia, ich uczucia, emocje. Święty Paweł na początku zachęca, żeby przyoblec się w miłość. Miłość Jezusa, która jest więzią doskonałości. Być przyobleczony w miłość jak w szatę, jak w płaszcz, którym starożytni się przyoblekali. Bez tego nie ma doskonałości. I zapewnia, że to jest ta duchowa, najważniejsza szata. Mówi również o tym, żeby serca ich były pełne pokoju, żeby ich serca nie były rządzone przez niepokój, wojnę, zamęt, kłótliwość, konfliktowość, tylko pokój Chrystusa, łagodny pokój łagodnego Jezusa. I zachęca do tego, żeby być jedno w Chrystusie, w ciele Chrystusa. Żeby być wdzięcznym, pokornym. Żeby nie narzekać, nie krytykować. Żeby nie zapominać o dobrodziejstwach Pana. Jednym z najgorszych grzechów względem Pana
to niewdzięczność za to, co uczynił i czyni dla nas. I bardzo nalega, naciska, aby cokolwiek będą czynić słowem lub czynem, wszystko wykonywali w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego, żeby była świadomość, było pragnienie, była intencja w imię Pana Jezusa. Wszystko chcę czynić, więc nie mogę czynić tego, co nieprawe, co grzechem jest i złem, co jest bezbożnością, nieczystością, bo wtedy nie mogę tego czynić w imieniu Pana Jezusa i nie mogę dziękować przecież za to Bogu. Powinienem wtedy tylko przepraszać, żałować, pokutować, uniżyć się, błagać o to, żeby Bóg wybaczył, że słowem i czynem sprzeciwiałem się Jego imieniu, że odrzucałem zaszczytne imię chrześcijanina. Dziękować Bogu Ojcu przez Jezusa. Tego chce Ojciec. I także tego chce Jezus. Bo wszystko pochodzi od Ojca, ale przez Jezusa. Serca wykonujcie, cokolwiek czynicie, jak dla Pana. Ale nie dla ludzi. I świadomi tego, że od Pana otrzymacie wiekuistą zapłatę, nagrodę i chwałę. Służcie Chrystusowi jako Panu swojemu. Jezus jest moim Panem. Chrystus jest tym, któremu chcę służyć. Od Niego otrzymam zapłatę i błogosławieństwo, wiedząc, że Bóg jest hojny, że Bóg pamięta o swoich umiłowanych, a nagroda, którą przygotował dla nich, przerasta ich oczekiwania, pragnienia, jest tak wspaniała, że nawet aniołowie się zachwycają, a jednocześnie cieszą, że Bóg wynagradza wspaniałościami nieba, a tu na ziemi wspaniałymi łaskami tych, którzy tak Mu służą, z serca, z miłością i pokorą podobną do pokory Jezusa, Maryi i Józefa.